No dobra, co my tu mamy? Co my tu mieliśmy? Mogę oddać jednego z questów. Trzy mam do zrobienia, z czego nawet nie wiem, ile z nich mogę zrobić. Mam pół party martwe, bo czemu by nie? Cześć, Sebastianie. Na szybko się wyleczę zawczasu. Nie, tutaj mnie jesteś na leczenie. Zacznę się bać. I już czuję, że gra jest za głośna. Potrzebuję szybko ściszyć grę. Nie, bo na razie leczymy postać, a jeszcze trochę potrwa gra, to będziemy potrzebowali leczenia samego siebie i Yrel. Ale to takie póki co dość pesymistyczne założenie i chciałbym, żebym się mylił. Anyway. Na pewno mam do zrobienia parę rzeczy, które powinienem chcieć zrobić. Mam dziwne wrażenie, że teraz powinienem po prostu trochę pobiegać, porobić te opcjonalne rzeczy, których wcześniej nie robiłem. Na przykład poszukać Mimanów. Na czym ostatni stream się skończył? Ostatni stream się skończył na tym, że nasza kochana przyjaciółka Tao musiała poświęcić całe życie, żeby ubić wielkiego moskowego potwora. I my zabiliśmy tego wspomnianego potwora, który opętał ciało pewnej rudej sukwy. Tak, w dużym skrócie. A teraz chcę pobiegać i zobaczyć, gdzie są te wszystkie many, które są do zebrania. Tak, to może być ten wspaniały dzień, kiedy stwierdzę, że nadszedł czas na zbieranie imanów. Czy na pewno będzie to ten dzień? Nie jestem jeszcze w 100% pewien, ale chyba tak. Cześć, Wiki. Najgorsze jest to, że szukanie wielu z nich jest strasznie upierdliwe. Na zasadzie, że niby człowiek, nawet widząc na mapie, gdzie one dokładnie są, nie zawsze to jest tak oczywiste, żeby się do nich dostać. Uroki mapy w SMT5. Gdzie będzie najbliższy? Aż tam. Przy czym też mi się wydaje, że lepiej będzie, jeżeli zejdę od góry. Przynajmniej tak to wygląda. A przy okazji, idąc od góry, byłbym przynajmniej na papierze w stanie ogarnąć trochę tych... trochę... materiałów. Czy ta skrzynka była taka, że nie miałem możliwości jej wzięcia? Bo już ją miałem? Nie, to były futrzardy. Czemu ja tego nie mogłem zebrać? Albo inaczej, czemu tego nie zebrałem? Ten link ma pierwsze turę. Patrzcie, ona chce, żebym jej oddał całą kasę. That's a good one, na pewno nie umrę. Uznam, że tego nie widzę. Czy ja będę w stanie je pobić, to jest pytanie. Mam wrażenie, że powinienem być w stanie. Zwłaszcza jeżeli jako Atforneus mnie nie udupi, jakoś specjalnie. Atforneus pewnie mnie udupi. A mnie, wiecie co? YOLO. Ku zaskoczeniu absolutnie kurwa nikogo. Nie no, wierzę, że je zabiję tak się. Musiałoby się stać coś bardzo niefortunnego, żebym umarł w tej walce. Bardzo, ale to bardzo niefortunnego. Zaczyna się dobrze. To na pewno. Jak to mówią klasyk, przesadna pewność siebie. Nie umarłem.
I tego się trzymajmy. Ja żyję. W jakim stanie? O tym nie mówimy, ale żyję. Sobie nazwijmy protek. Generalnie ten mój protagonista jest zmienno słaby, że tak to ujmę. Czasem jest podatny na jedno, czasem jest podatny na coś zupełnie innego. W tym przypadku akurat chyba potrzebowałem takich, a nie innych listów. Okej, idę po zemstę. Tym razem ja zaczynam, więc mam dużo większą szansę na to, że coś sensownego zrobię. A jak będę krytował, to już na pewno. Dobra, Mazjonga tej na pewno odpada. No i taki Ice Shell. No, ogień są ok, a lodu nie mam. W tym konkretnym momencie, a to z tym się zgodzę. W tym konkretnym momencie to jest absolutnie najgorsze, co mnie mogło spotkać. I z tym się nawet nie będę kłócił. Potrzeba jeszcze przejść komodo. Tak, to by się zgadzało. Czy jest szansa, że ja je zabiję w te turę? Na pewno jak nie będę. Na pewno nie jak będę nie trafiał. O mój święty Boże. Tak dla mnie memuje. O, jesteś czarmowany i nie możesz nic zrobić. Błagam, nie proszę o wiele. Dziękuję. Uznałem, że powinien trochę więcej walczyć, biorąc pod uwagę, że zazwyczaj jestem nieco niedolewelowany. Więc będę się starał przynajmniej trochę walczyć z rzeczami, które spotkam na drodze. Tylko... Chciałem od nich uciec. W tym wypadku akurat chciałem od nich uciec. Co ja dzisiaj robię? Cześć samuraju. Ale będzie smokebolowane. Powiedziałem coś. Dobra, to już mamy z głowy. I mogę iść tam, gdzie chcę. Tylko muszę się zastanowić, jak się dostać tam, gdzie chcę. Będę tam przejść. Po tędy nie wyjdę, z tego co widzę. Chyba? Żeby? Czekajcie. Czekajcie, bo wyższy poziom platformówkowania się tutaj odczynia. S? Cześć, pan Blux. Więcej walczysz z mitomami, to zawsze jest dobra opcja i akurat z tym się nie będę krył nawet. Bo tak, chcę skoczyć tutaj, żeby podejść po te relikwie, które są. Albo raczej jedną relikwię w tym przypadku. Czego jak czego, ale kasy mi bardzo potrzeba w tej chwili, bo zobaczyłem, jak jestem biedny na początku streama i zrobiło mi się nieco przykro. Dobra, tu jest jeszcze parę relikwii, jeżeli będziemy się trzymać ściany. Jeżeli dobrze myślę, to gdzieś tu... Nie, tu nie spadnę. Czyli co, na górze? Pewnie na górze. A żeby wejść na górę, trzeba by jakoś kombinować. Dobra, to na razie z relikwiami sobie damy spokój i spróbujemy... te nieszczęsne mimany poogarniać. Na jakim Nintendo to jest grane? Na Switchu. Switcha streamuję ze swojego... tego... Elgato. Z tego co kojarzę, że SMT5 nie wyszło na nic innego. No, upartego można emulować na PC-cie, ale... nie będę pochwalał emulowania, pomimo że robię to dość regularnie.
coś tam hipokryzja. Dobra, gdzie jest ten nieszczęsny Miman? Tutaj? Raz. Nie chcę autohila, chcę po kolejnego Mimana skoczyć. Tylko jak będzie najszybciej? To jest pytanie na dziś. Tędy? Tu jest. Słyszę tą samą hordę, która mnie goni, ale dopóki na niej nie wpadam, to nie powinno być źle. A propos takich gier z grindowaniem, to ostatnio miałem okazję z Ni no Kuni mistyczność. I tam też miałem wrażenie, że w pewnym momencie albo się farmiło w toko, albo i dalsze formy, albo się bardzo mocno cierpiało. Dobra, ile jeszcze jest Mimanów w tej strefie? Ja w ogóle tej części na dole nie zwiedziłem? Z czego to wynika? To mnie zastanawia. Czy ja tu po prostu nie schodziłem? Czy to diabeł? Mima. O Boże, on będzie na górze, prawda? O, jeszcze jedynce czy o dwójce? O jedynce, dwójkę nie grałem jak tako. Tutaj będzie Mima. Redox na Impossible, odcinek 6. Dwa złomi robią mi saskę i mam pyć moduje całe party. Czyli masz na myśli, że tak jak w każdym SMT obszarówki fizyczne gwałcą ci drużynę i nie możesz z tym absolutnie nic zrobić, bo jeszcze nic nie masz, co by z tym pomogło? To by się kurwa spodziewał. Tak, myślałem, że będę mógł tam wskoczyć. Są dwie skrzynki, chcę przynajmniej jedną z nich zgadnąć. Jedna pewnie będzie tutaj. Jest w niej Chakrapot. Hej, Chakrapot! Stawanie ekwipunki jak siebie jako settingami encyklopedii. Też nie wydaje mi się, żeby statystyki broni aż tak dużo robiły. Może przynajmniej na kawałek to się załapie. Cześć, Tate. A mi akurat nie będę ukrywał, że wybrałeś sobie bardzo ciekawy moment, żeby przejść, bo chwilowo jestem w pogoni za wszelkiego rodzaju znajdźkami, nieznajdźkami, więc jako takiego postępu fabularnego przez chwilę może nie być. Ale jeżeli komuś ktoś by chciał, żeby wytłumaczyć mniej więcej, co się działo w międzyczasie, to mogę spróbować się podjąć tego. Gdzie jest ta... Jak się tam dostać? Mam pewne podejrzenia. Nie tak. No tak, z tego skojarzę, to w wersji DS-owej była to dosłownie książka, która była dołączana do egzemplarzy gry, a nie tak jak tutaj encyklopedia w formie cyfrowej. I wydaje mi się, że to był też powód, dla którego gra jako tako nie wyszła na zachodzie w oryginale. Że po prostu producent uznał, że nie będzie to opłacalne przetłumaczenie całej takiej wielkiej księgi i wydawanie jej w dodatku dla graczy. Dobra, na pewno mam jeszcze questa do zrobienia z tym nieszczęsnym Belfegorem. Final Mem sobie już zrezygnowałem. Wydaje mi się, że to jest bardziej odnośnie tego, że wcześniej były streamy z trzech domów i że z tego zrezygnował. Ale tak tylko zakładam. Więc jeżeli się mylę, to proszę popraw mnie. You brought Maka, I hope. Hey, not bad. Mogę udawać, że mam jakąkolwiek Makę. Look sharp. Nie no.
Konsola Segata 3. Bardzo dobrze się sprzedaje. Dobra, anyway. Chciałem zapisać. Żeby nie dać chociaż tych 10 minut progresu. Będę miał flashbacki po dzisiejszym dniu w robocie, ok? Bo zrobiłem dość spory progres jako tako, po czym gra się wyspała i wszystko szlak trafił. I co gorsza, nie byłem w stanie potem w żaden sposób tego zreprodukować, więc... Straciłem progres praktycznie na nic. No dobra, to teraz tak. Jestem tu ludzi tłum. W pobliżu jest ta głupia łajza, tylko zastanawiam się, czy prędzej będzie stąd, czy... Pierwszy sektorz dominuje i zaraz potem Pixie krytują za protagę do całego HP. Znaczy nie wiem, ja od pewnego czasu generalnie coraz mniej chętnie patrzę na poziomy trudności, gdzie są one na podstawie numerków. Dużo bardziej wolę, jeżeli poziom trudności jest wyznaczany na podstawie, nie wiem, innego AI, nowych ataków, czegoś ten deseń. A jeżeli to jest takie leniwe, a wrzucimy cyferki, przez które trzeba grindować, to jest takie straszne. Na przykład w tym, w Personie są te wyższe poziomy trudności, gdzie dosłownie dostajesz mniej expa, tak? Czyli o, musisz więcej czasu poświęcić na to samo. To jest coś, za czym jakoś specjalnie przypadam, w miarę możliwości staram się unikać. Na przykład w Goldenie, z tego co pamiętam, była możliwość ustawienia własnoręcznie poziomu trudności. W sensie, że co chcesz, żeby było łatwiejsze, trudniejsze, tak? To... O ile jeszcze te cyferki obrażeń byłem w stanie sobie ustawić jakoś tak wyżej, tak uznałem, że ustawianie expa na tam mniejszy procent jest po prostu nie dla mnie, więc rzeczy typu exp, kasa i tak dalej ustawiałem sobie normalne przepływ, że po prostu nie ma nowe czasu tak naprawdę, bo do tego to by się raczej sprawdzało. Ja chcę tu wchodzić po relikwie, pewnie powinienem. Bo jestem turbo biedny. Tylko gdzie się na górę wchodziło? To jest pytanie. Jestem ślepy, czy... Mogę być ślepy. Albo to nie tędy się wchodziło, jedno dwojga. Anyway, pójdźmy po tego nieszczęsnego imana, który prawdopodobnie siedzi... O mój Boże, on tu siedzi. Jak ja mam się do niego dostać? Chyba wiem, jak się do niego dostać i absolutnie mi się to nie podoba. Ja tu nie przeskoczę raczej. Najgorsze jest to, że jak tak na to spojrzałem, to mam wrażenie, że była szansa, żeby mi się to udało. Ale generalnie mam wrażenie, że muszę z innego miejsca tam skoczyć po prostu. Nie, dobra, zrobiłem to inaczej. Wróćmy do tego. I zaczniemy od początku tej lokacji. Wydaje mi się, że tak będzie łatwiej się tej przemieścić, gdzie chcę. To była Shinagawa. Nie, Shinagawa, ten nowy. Ten Nozo Isle. Dobra, teraz pytanie, czy ja stąd jestem w stanie się dostać tam, gdzie chcę? W sensie po tego Mimana nieszczęsnego. Zobaczmy. Bo to jest tu. I stąd wydaje mi się, że powinienem być w stanie. Jakkolwiek nieprecyzyjne by nie było moje sterowanie tutaj. Widzę, że on siedzi po tej stronie, więc wystarczy, że spadnę tu. I nie spadnę z tej belki. Jeżeli z niej spadnę, to...
Ulala! Aja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 j
Najtrudniejsza platformówka, w jaką w życiu grałem. Nie znam trudniejszej platformówki niż SMT 5. A tak serio, ostatnio coraz częściej się łapi na tym, że nie potrafi prosto biec trzymając analog. I trochę mnie to niepokoi. Jezu, prawie znowu to zrobiłem. Zastanawiam się, na ile moje problemy wynikają z tego, że mam obraz z konsoli streamowany na komputer, przez co mogę mieć delikatne opóźnienie w inputach. Mam nadzieję, że nie, ale... Zrobiłoby z tej gry Kaizo platformówkę, ej, w sumie. Gra, gdzie zamiast niewidzialnych bloczków możesz podskoczyć prosto w jakiegoś przeciwnika na 90 poziomie. Który normalnie do ciebie nie biegnie, ani nic takiego. To by było coś. Dobra, to wrócę się po raz kolejny. I udam się tam, gdzie quest mnie prowadzi. Mianowicie do tego wielkiego spiralnego coś-ka. Byliśmy już tam w sumie i spotkaliśmy się z Belfegorem, więc wiemy doskonale, gdzie mamy iść i do kogo. Tylko może zrobić to tak, jak należy, czyli spadnę stąd. Tylko najpierw wezmę relikwie, skoro już tu jestem. Zaraz Kaizo bloczków byłby hard tape Mary, o nie. Można powiedzieć, że to byłby chuj w dupę dla gracza. Ale ja dzisiaj jestem zabawny. Holy fuck. Czy one się mnie boją, czy one chcą mnie atakować? One się nie boją. Humor poziom czwartek, a dzisiaj nawet nie czwartek. Dzisiaj Wigilia czwartku, to prawie to samo, ale tylko prawie. Dobra, na pewno zaraz będę musiał zmienić odrobinę drużynę. Tyle jestem w stanie stwierdzić na pewno. Bo moja obecna drużyna nie nadaje się do końca tak, jakbym chciał do walki z bossami. Tylko kogo ja chcę wrzucić? Zróbmy... Tak. Zróbmy... Tak. Przypomnijcie mi tylko, co ona miała. Media Helperoma... To się może przydać akurat. Tylko do końca też nie pamiętam, co kolega miał, jeżeli chodzi o buffy, znaczy o buffy, umiejętności, nieumiejętności, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Owszem, nie poznajesz mnie. A moje imię jest nieważne, ja będę pierwszą ofiarą dla nowej domeny Belfegora. O, nawet nie chciał pogadać. Dobra, powiedz mi, czymże ty jesteś. Bufula, Mamuton, Concentrate, Matarunda, Marinka. Przynajmniej wydaje mi się, że moje słabości są w miarę okej. Okay? Na tego bossa konkretnie? Znaczy moje w sensie mojej tej. Mojego protagonisty. Jop! Bufula, Mamuton. Tu też jest ok, tutaj to mudo jest takie sobie i tu też mudo jest takie sobie. Przy czym jeszcze raz, ty masz Mamudon, więc spodziewałbym się, że Mamudon będzie używany jako ten skill ładowany.
Więc raczej, raczej podkreślam, powinienem bać się głównie Buffoli. A bo druga opcja jest taka, że on będzie po prostu robił ten Buffule po tym, a Mordona będzie używał normalnie. Jadkowo fizycznie. No, zobaczymy. W każdym razie mam wrażenie, że King Cross będzie tutaj służył tylko i wyłącznie do spamowania Tarundy i Rakundy i Metaru Kadży. Ale to się jeszcze okaże. On był podatny na ogień, na upartego mógłbym Parvati nie mogę zamienić, bo ona jest do leczenia. Dobra. Prewencyjnie tego użyjemy. Zbuffujmy sobie obronę, żeby przypadkiem się nie wyjebać. Wyjebka to nie jest coś, na czym mi zależy. Teraz zobaczmy, jak to wygląda. Matarunda, nic nowego. To jest absolutnie chujowe. At this point mogę równie dobrze po prostu zrobić taką rundę, bo i tak będę zczarmowany. Czy ja mam przedmioty na czarno w ogóle? I czemu nie? Mam Mika Sodę. To jest pozytyw. Dobra, kolejny koszyk, cheer. Jemu się rzuci tę rundę. I powinno być ok. Atak też 49 to nic takiego. Atak też 46 to nic takiego. Lecz. O cholera, on jest zupełnie na fizyczne. Najgorzej. Mogę, on ma strasznie dużo odporności, zauważcie. Gasfire Rain byłby fajny, gdyby nie to, że... mam trochę mało many na używanie go. A Hama nie zdaje aż tak dużo, jakbym chciał, nie będę kłamał. Dobra, w Mataru Kadży nie chce się bawić, jak on ma Matarundę, szczerze mówiąc. Sakanagi przynajmniej trochę mu zdaje. Atak w Parvati nie jest jakiś specjalnie straszny. Atak po Taga też nie jest straszny. Będę podejrzewał, że będę mu dość powoli zadawał obrażenia, co jest trochę niefortunne, ale chyba jakoś to przeboleję. Mam taką nadzieję przynajmniej. Dobra, ty nas buffuj jeszcze raz. A ty przedłuż tę rundę. Tak. No i jakoś tak powoli będzie szło. Nie starczy i many na zbyt długie takie zabawy, ale... O, używa tego Mamudonu jednak. Holy fuck. Czyli podejrzewam, że jednak Buffula będzie szła jako ten zwykły atak po charge'u. To jest dość niefortunne. Chyba najsłabsza opcja będzie na hita tutaj tak naprawdę. W takim razie. Jakoś może przynajmniej Hamounu używać. Nie, muszę się wyleczyć. Cześć, Cyro. Kończy mu się debuff na obronę, więc trzeba będzie go zaraz przedłużyć. Zaczynamy? To chcecie mi powiedzieć, że właśnie zaczynamy zabawę? Skurwysyny. Concentrate. A. A niepokojące. Też nie użyję po koncentrate Mogdona, który zabije mi całe party, prawda? Prawda?
well. To jest rzeczą. No, muszę zacząć zadawać obrażenia, bo cię i powoli to niedorzeczne. Fajnie mieć dżemy jeszcze jakieś. Niewiele, ale mam. Nie no, muszę. Aczkolwiek ten czy jedno coś czuję, zaraz będzie do wyjebania. Sakanagi chyba koniec końców więcej wydaje niż Adamasa. Co ma sens biorąc pod uwagę listy. No, ważne, że trochę obrażeń weszło. Nie jakoś super dużo, ale zawsze coś. A tak nie jest aż taki straszny. Zbieram Magatsuki. Gdybym miał zgadywać, to bym powiedział, że pójdzie Mamudon. Czy ktoś się nada na tę walkę? Ty masz Agilao. Ty się nadasz. Dobra, weź pasji na razie. Ty trzęsacz ich mało. No to są obejrzenia, takie lubię. Przedłuż na nim sekundę. Nie zmieniaj, tylko użyj Sakanagi. Ładny kryt, lubię takie. Ty użyj Dark Dampnera. Mówię, jeżeli to będzie bufula, to zacznę się martwić za chwilę. Ale wierzę, że to nie będzie bufula. To jest atak. To będą 4 ataki, prawda? Au. Dostałem moje bany bez mydła. Nie będę kłamał. Dobra, to co w takim razie? Kto może wskoczyć? Kikuri? W idealnym świecie chciałbym kogoś, kto ma coś takiego jak on, tylko jednocześnie możliwości ofensywne. Ty masz niby Malachion, ale... Ty masz Agilao, ale jesteś podatny na buchu. Dobra, skakuj. Jak się podoba system sensji względem innych sposobów pozyskiwania ski przez Protaga? Jest w porządku. Na pewno jakimś problemem jest to, że jest ich ograniczona ilość, przynajmniej części, tak? Tak jak te, które mamy od tego. Od naszego cybernetycznego kolegi. Ale poza tym jest to całkiem w porządku system. Tylko mówię, nie są bez wad, głównie dlatego, że jesteśmy jakoś tam ograniczani, tak? Że za często w głowie gdzieś tam siedzi, że a co jeżeli będę tego potrzebował kiedy indziej, tak? Tego typu ograniczenia. Miałem nadzieję na kryta, szczerze mówiąc. Mata runda. Oj, nie. W
przez to trochę się robi coś takiego jak z eliksirami w finalach, często bywało, że sobie człowiek myśli, nie no, nie będę przecież tego używał, bo będę kiedyś tego potrzebował, więc teraz na pewno nie ma sensu tego robić, prawda? W końcu końców nigdy się tego nie używa. Boss nie trafił. To coś nowego. Czy mam light gemy? Mam light shardy, ale gemów niekoniecznie. Wydaje się, że będę mógł... Nie, jeszcze nie muszę tego zostawić. Come on! Co, nie wiem, czy zbyt optymistycznie nie potrzebę dostawy, jak tak patrzę. Nie, o dziwo nie. Ale dobra, teraz Rakunda. Ty użyjesz Bowla. LNG nie wyjebie mnie w dupę. LNG teraz może mnie wyjebać w dupę, więc się powstrzymam. Te rundy nie przejdą. Mogą użyć te rundy. Fuck! To było niemądre z mojej strony. Niedobrze. Kurwa, kryt. Przez tyle zacząłem się zastanawiać, czy ja coś przespałem i on używał tego przed chwilą. Czy jestem zdesperowany? Jak duży jest współczynnik mojej desperacji? To jest pytanie. A chuj, przy chwilą mówiłem o nieużywaniu, bo będę żałował. Najwyżej zaraz się okaże, że naprawdę będę żałował. Nie no, nie mogę teraz użyć tego. Swoją drogą niepokoi mnie trochę, że tak bardzo mi się kończy mana w tej chwili. Bo zaraz już naprawdę nie będę miał czego rzucać. Albo raczej za co rzucać. Czy mam coś jeszcze, co ma ataki ogniowe? Bafomet niby. Chłopo. Chłopo to proszenie się o kłopoty, ale jednocześnie mam wrażenie, że to najlepsze, co mogę zrobić w tym momencie. Bo i tak potrzebuję many, i tak potrzebuję many. Ogólnie też zauważyłem bardzo często w SNT5, że walki są na tyle długie, że tak naprawdę wymagają od gracza, żeby korzystał z więcej niż tych trzech demonów, które zaczyna walkę. Bo zwyczajnie będzie mu starczyć many na to, żeby je kontynuować tak długo. A ta ronda... A też się pierdol! Ale czuję, że będzie spudowana chama. Nie, wiecie co. Nie będzie zbudowanej chamy. Odkryję jedną prostą sztuczkę, żeby nie pudłować. Wystarczy nie atakować. Ha, ha, ha. S. Mmm, 13 many. Jak za darmo.
A tak, proszę, nie dwa razy w nią. Okej, concentrate. Teraz akurat concentrate może trochę bardziej zaboleć, teraz jak o tym myślę. A co jeżeli po prostu... To jest rzeczą! Dlaczego chciałbym zużyć całe magasuki na to? Okej, wiem dlaczego mógłbym cię zużyć magasuki na to. To nie ma efektu, holy fuck. To dziwne. Ale będzie pudłowane. Ja już czuję te pudła. Patrzcie, miss. O Boże, ta fija. To koniec. Zajmę faktu, że kolega ma jeszcze... ze wszystkich postaci, które mogły spudłować. Miałem rację. Flyer. Nie wiem, ogólnie mam wrażenie, że akurat Cektalon według dość mocnego schematu leci. Więc tutaj spodziewałem się, że poleci Bufula. Na podstawie tego, jak on do tej pory walczył tak naprawdę. Błagam teraz. Dziękuję. Ta runda... I chyba podleczę Kikuri, mimo wszystko. Tak, dla bezpieczeństwa. A tak, po. A tak, to tak. To tak, nawet nie stracił jeszcze swojego HP, który miał powyżej maksymalnego. Dobra, weź pasmi. Takim tylko mniej już HP, które ogólnie mam, ale powinno dać radę. Znaczy nie wiem, ja ile ktoś by mnie grał w finale, to też boję się ich używać. Bo zawsze mam wrażenie, że gdzieś mi ich zabraknie. Więc to, że na przykład gram po raz 12, absolutnie nie zmienia mojego podejścia. Matarunda, Mamudon, Marikari. O, nie weszło. Raz pierwszy w tej walce. Jeżeli dobrze pójdzie, to ostatni raz miał okazję, żeby nie wejść. Wystarczy, że trafię wszystkim, czym mogę trafić. Jak już mówiłem, to jest proszenie się o kłopoty. Nie wytrzymam. On to przeżył. On mnie zabije. Nie wytrzymam. On mnie krytnie. Nie będę przywoływał demonów. Niech się pierdoli. Głupia łajza. Nie jestem bezimiennym demonem, jestem... Tak, to wspaniała góra. No dobra, questik zrobiony, mogę bezpiecznie pójść się zapisać. Trzeba najpierw wyleczyć.
Powinien mieć coś na sprzedaż, jeżeli się nie mylę. Pójść się zapisać? Ale gdzie? Do psychiatry, bo na nic innego mi tego nie pozwoli. Jak tylko leczenie się na głowę. Dobra, jeszcze raz. Chcę zobaczyć, kiedy z moich demonów potrzebuje się jeszcze na oczy skilli. Jak Sini, King Frost, Quest Coatl. Mogę nawet wrzucić takie party i będzie... Powinno być ok. Quest Coatl. I teraz gdzie ja mogę iść... Inaczej. Czy ja mam jeszcze jakieś questy do zrobienia poza używaniem się z mandejkami w wiosce wróżek? Questy. Mógłbym teoretycznie spróbować to zrobić, ale z tego co się orientuję, to nie jestem jeszcze w stanie tego zrobić, więc... Nie będę się tego podejmował. O tak powiem. Dobra, czyli muszę wejść do Demeter po Makę i muszę wejść do Baphometa po Vile Talisman. Powiedzcie mnie tylko w takim razie, gdzie mogę oddać te questy. Jeden jest w Container Yardzie. Ten Baphomet chyba gdzieś na dole był. Yep, jest tu. I tam się normalnie schodziło chyba. Tak, mam dla ciebie głowę i nogami. Łapaj. I dostajemy w zamian Vile Talisman. Trochę ekstra przy okazji wpadnie. Sekunda. To jest jeden z tych questów, które teoretycznie możemy powtarzać, jeżeli by nam zależało. Spoiler, nie zależy mi. Absolutnie. A drugi z questów był u Demeter, do której też się zaraz udam. Demeter była... Stąd chyba najbliżej. Tam się jakoś po dachach chodziło. Żeby się do niej dostać. Dokładnie rzecz ujmując, to tędy. To od kurwa. A to akurat 100% prawda, zgadzam się w całej rozciągłości. Dlaczego Demeter kurwo jest wie każdy, kto gra w Luxa. Tylko teraz tam się wchodziło od drugiej strony, prawda? Tak, tyle jeszcze pamiętam, chyba. Demeter, dawaj hajs. Potrzebuję hajsu. Dużo hajsu. Było to bardzo proste i nie miałem z tym żadnych problemów, przysięgam. Jestem zaledwie ziarenkiem ryżu spośród tych wspaniałych plonów. Tak przerażające jest to, jak to, co trzyma, się tak śmieje. O, teraz to mi dziękuję. Ostatnio to... O, zdradzę cię i wbiję ci nóż w plecy, o! Kurwa jebana. Nightmanite. Na pewno zaraz Poison Adepta się przyda. Poison Adept na chłopo nie jest czymś, co chce. Możemy spodziewać Tyrana Belfegora.
No dobra, to jeszcze pytanie, czy mam coś jeszcze do zrobienia, co nie wymaga ode mnie wchodzenia w interakcję z tymi durnymi mandrykami? To potencjalnie mógłbym pozbierać mi many. Wiecie, jak bardzo chce mi się zbierać mi many? Absolutnie. Mógłbym, ale kompletnie mi się nie chce. Zobaczę tylko, czy mam sobie zachwałę do kupienia wtedy. Pewnie nie, ale sprawdzić mogę. Welcome to the world. Czy Belfaga jest specjalną fuzją? Czy ty jesteś Belfagodem? Nie, to jest ten Lamu. Tego plemnika rozpoznam z każdej strony. Tu jest Alice, tu jest Hidden Blackfrost, tu jest Hydra. Tu jest Belfagor. Czyli on po prostu jest zwykłą podwójną fuzją. Nudy. Znaczy jestem szóstym potencjalnie z Oczołten. Co ma z Oczołten? Ma Rakukadze. To jest duża rzecz. Tylko wymagałby ode mnie sfuzjowania... To brzmi niezwykle kusząco. Nawet nie wiecie, jak kusząco to brzmi. Aczkolwiek coś się trochę we mnie w środeczku skręca, jak widzę medie na tym, albo zwykłą chamę. To jest dzik. Chcę to zrobić. Będzie miał Marek Kacze zaraz, więc pewnie chcę. A z tego co pamiętam, zauczył ten jako tako i tak. Nie jest do zrekrutowania normalnie, więc czemu by nie? Dreamfist, czy to jest coś, co usypia? Nie, mam większy efekt, kiedy jest uśpiony. To trochę wydrzepka. Coś jeszcze koło mojego poziomu? Lamia. Czy Lamia jest ciekawa? Cianga... Nie. Obiedę mógłbym Hariti zobaczyć. Też nie. Znaczy, generalnie on nie występuje jako taki random encounter, tak? Że tak to ujmę, więc to jest bardziej tego typu kwestia. Dobra, chyba na razie styknie. To zobaczę jeszcze tylko po co właściwie przyszedłem, czyli... Czy mam coś fajnego tutaj do wzięcia? Żywiowe mastery odpadają, Recover Element Support odpadają, Almighty od biedy, bo są fizyczne skill Almighty. Empowering Cheer mam wywalone, Divine Reason, Hospitality mogłyby się przydać od biedy. Znaczy moim problemem zawsze jest to, że mam wrażenie takie przynajmniej, że jeżeli wydam teraz, to będę żałował po tym, że wydałem. Dobra, na razie nic nie wezmę. Będę naiwnie czuł, że coś ciekawego znajdę. Zapis really quick. Wiecie, co jest najgorsze? Co my teraz mieliśmy zrobić? To jest dobre pytanie. Chyba tutaj mieliśmy wracać. Jeżeli mnie panie się myli. Good work, everyone. Let's go report in. Yeah.
Bezdejem pod koniec GSI na ukryte lokacje w SDT jako random encounter. Brzmi co najmniej ciekawie. Boję się zapytać, które bóstwo. W każdym razie musimy zdać raport z naszej bardzo pozytywnie zakończonej misji. Jeżeli można tak to ująć. But Isono Kami. Her death is indeed tragic, and certainly a setback for Bethel. Humanity will mourn the loss of their saint. A tam. Ludzkość jest przyzwyczajona do tego, że ze świętych robi się męczenników. Kolejny do kolekcji nie zaszkodzi. And then there's Itsukishima. Nią się nikt nie przejmuje. Yes, the student whom Lamu targeted. Another regrettable tragedy. O nie, kolejna cyferka do statystyk, powiedział Koshimizu. That reminds me. Right at the bitter end, Lamu mentioned something about recreating the world. Not only that, but he wanted to become a Nahobino. Do you have any idea what that means? Yes, well. Może coś wiedzieć? The time is right to inform you. Ktoś, kto chce nam coś powiedzieć? Niesamowite. Eons ago, the gods were gifted with both eternal life and the knowledge of good and evil. In those days, they were known as Nahobino. Znaczy, to było bardziej w formie stwierdzenia faktu, niż cokolwiek innego, więc żeby nie było, że chciałem kogoś uderzyć coś. However, the creator ordered the forfeiture of Nahobino's knowledge. Thenceforth, they regressed into demons. Dobra, teraz mamy jako taką część fabularną, więc za zadanie dziejów bogowie mieli zarówno wieczne życie, jak i wiedzę z drzewa poznania dobra i zła. A nasz wspaniały jeden wielki bóg, pan i stwórca, stwierdził, że te istoty, które były znane jako Nahobino, muszą pozbyć się swojej wiedzy i od tego czasu są z nami jako demony. Lamu is one such demon. It is likely he intended to reclaim his knowledge and assert power as a Nahobino once more. I Lamu chciał odzyskać swoją wiedzę, dzięki czemu mógłby stać się Nahobino, czyli taką pełnią siebie. Jeszcze poznaję, gdy obok wyrasta drzewo Bydgoszczy. Drzewo Bydgoszczy to jest ten... boss Dark Soulsów trójki. Curse Tree Greatwood, czy jak on tam się zwał. A owocem z tego drzewa jest malenia. But what does any of that have to do with Itsukishima? Well, you see, the creator sealed the demon's knowledge within the Garden of Paradise, inside a forbidden tree. Bóg zapieczętował wiedzę w rajskim ogrodzie Edenu, w zakazanym drzewie. Brzmi niepokojąco znajomo. But then came a serpent. Who tempted the garden's inhabitants to eat of the tree's fruit and thus consume its knowledge. Generalnie to jest takie trochę bardzo bezpośrednie i mocne nawiązywanie do Biblii, tego, że ludzie zjedli owoc z drzewa poznania dobra i zła. From then on, that knowledge was bound to I dlatego też właśnie wiedza jest przechowywana w duszach ludzi. Thus we can conclude Itsukishima. Nawiązywanie czy drzemka. Powiedziałbym nawet, że to jest wykorzystywanie jako tako bezpośrednio tego, co było napisane w Biblii. Nawet nie jestem pewien, czy określenie tego nawiązywanie to wystarczająco delikatne określenie. I stąd wnioskujemy, że Itsukishima posiada taką wiedzę. Chodzi mi chyba na najzajemniejsze poznanie było to, że zamknął tam wyzywali. Podejrzewam, że to nie był jedyny powód, ale też jest to na pewno dużo bardziej z takiego punktu widzenia, powiedzmy, neutralnego, niereligijnego, logiczne, aniżeli Bóg nie chciał, żeby ludzie mieli wolną wolę i rozum. Bo to brzmi z mojej perspektywy źle. In any case, the demons of then and now yearn to reclaim what was lost.
and so seek human souls. Yet the union of man and demon remains prohibited. A tam Jimenez ma w tej kwestii coś innego do powiedzenia. Why is that? Because those who bear knowledge, namely Anahobino, pose a threat to God's established order. Specifically, they have the potential to recreate the world. I Anahobino mają potencjał, żeby odtworzyć świat na nowo. Coś trochę podobne do tego, co było wykorzystywane w Nocturnie w tamtejszym świecie. Że konkretne istoty posiadały możliwość odtworzenia świata na nowo. I tutaj każda taka osoba jest, żeby nie zjebać implikacji. Każdy na Hobino jest taką istotą. Ta gra bardzo mocno zaczyna z Nocturna, okej? Okay? Sugeruję, że jeżeli jestem na Hobino, to stanowi zagrożenie dla w porządku Boga? Takie właśnie zostało przykro powiedziane? Tak. I would like to explore that matter further with you. Alas, the day has grown late. We'll save it for another time. For now, return to your quarters and get some well-earned rest. Understood. We'll do just that. Hey, Atsuta? Both of you. You guys down to meet me on the roof later? Kto chce kogoś zrzucić z dachu? Coś zrzuciłem właśnie. Niepokoi mnie to, że coś zrzuciłem. I chyba nawet wiem, co to mogło... Nie wiem, co to mogło być? Czy miewacie czasem takie bardzo irytujące uczucie, że macie wrażenie, że coś poszło nie tak? Słyszycie odgłosy, że coś się odłączyło, a wszystko działa? Nie no, chyba... Widzę, co nie działa. Moja kamerka! Wiedziałem, że coś nie działa. Tylko muszę zobaczyć, gdzie się wyspała. Czekajcie. Teraz pytanie, czy to ustrojstwo wróci samo, czy muszę to naprawić ręcznie? Zobaczmy. Chyba muszę ręcznie naprawić. God damn it. Działa? Działa. Hejo! To dlatego słyszałem, że coś się odłączało. A niech cię gro. No bo w każdym razie zasłużyliśmy na odpoczynek, także udamy się zrobić właśnie to. Oczywiście, żeby nie było absolutnie nic nie stoi na przykład, żebyśmy z powrotem wrócili do drugiego świata i po ekspili sobie przez najbliższe 100 lat. Ale jak dają nam odpoczywać, to skorzystajmy z tej jednej nielicznej okazji. Jezu, ale się lubią od tego. Mógłbym się iść w Tokio tylko po to, żeby go słuchać. Powiem więcej, robiłem to przez jakiś czas tuż po wyjściu SMT5. Czy ja dobrze idę, czy ja źle idę? Dobrze idę. Ogólnie te overworldowe motywy często gęsto są całkiem fajne. Tak samo pamiętam w Nocturnie bardzo lubiłem ten, który jest, kiedy odblokowuje się ostatni dungeon. Tamten motyw też mi się bardzo podobał, nawet jeżeli był trochę bardziej taki mocniejszy i agresywniejszy ten tutejszy. No ale dobra, o czym chcemy pogadać? I don't really get all that knowledge or recreating the world stuff. Nie tylko ty. Spokojnie. All I care about is what we could have done different. To save Itsukishima. You're the smart guy here. What do you think? Mogliśmy coś zrobić? Sami umarliśmy. We might have been able to step in had we known about our situation earlier. Maybe been more involved. Hindsight is 20 out of 20.
Ultimately, Lamu preyed on her fears and took advantage of her pain. At that point, she was too vulnerable to resist. Zawsze się tak zastanawiam, jak ludzie sobie mówią, że moglibyśmy zrobić coś, gdybyśmy tylko wiedzieli, tylko... Ale nie zrobiliście tego, bo nie wiedzieliście. Skąd mieliście wiedzieć o takich rzeczach? No, nie można wiedzieć o problemach, które przeżywa każda osoba w szkole, tak? To, że akurat trafiło na osobę, która była z jakiegoś powodu powiązana z Bogiem Macek Plemników i Zniszczenia, to naprawdę nie oznacza, że to była jakaś wasza wielka wina. The whole reason I had the demon summoning program was to prevent something like this. Yet in the end, I was powerless. That's not true. You're amazing, Atsuta. Tough as nails, too. You and your sis. I'm sorry? W jakim sensie Lucek zrobił Fryderyka? Już wiem. That's why I want to be strong, like you. Okej. Po prostu nie skojarzyłem de facto jak tego. Już wiem. And if I can fight on your level, no one else will have to suffer like this again. Znaczy, słuchaj, Chita, jeżeli jesteś w stanie walczyć i nie chować się przy każdej okazji, to czemu nie? A little easier, knowing they've been avenged. You're right, Dazai. And you know what? Cześć, Pesku. You might be stronger than you think. So, what do you make of their conversation? Ciężko stwierdzić? It is indeed. But don't forget, you have the protofiend of Bethel at your disposal. I will support you at all costs. Cóż, regardless dzięki? Of what goals you may have, I will see to it that they are fulfilled. This I swear. Jestem pewien, że nigdy, ale przenigdy nas nie zdradzi. Zwłaszcza po takich oczywiście brzmiących słowach zachęty. Good morning, everyone. We've just received word from Bethel's inner council. It falls to me to relay their message. Navier. You did us a great service in destroying Lamu. However, our superiors are taking the demonic incursion very seriously. I bardzo rozsądnie. Jest to poważna sprawa. Such audacity unpunished would only invite further demonic offense. They aim to hit the forces of chaos with everything they have. Czy to nie jest tak, że cały czas mieliśmy problemy na zasadzie to my musimy odpierać ataki, więc nagle stwierdzenie, że to my ich atakujemy, zdaje się taki trochę dziwne, ale okej. Okay. More specifically, an attack driven by our finest agents from across Bethel's international reach. That said, as Bethel Japan, we are not assigned to this operation. Zrozumiałe. What? Why not? The last operation took quite a toll on our forces. Enough that we now have to rely on, no offense meant, amateurs and juveniles. Ale jacy kompetentni są ci młodociani? To put it bluntly, HQ judged our remaining strength and found us wanting. No, bo tutaj akurat mają rację. Wasza potem coś ostatnio działo. We aren't the most powerful, but we should be on the front lines in the fight against chaos. Tokyo is our city, and it's our duty to protect it. Yeah, I think he's right. Frankly, so do I. Which is why our current plan is to join the operation, despite our orders. Or lack thereof. Awesome. Teoretycznie, tak wiecie, na papierze nie zostało powiedziane, że mają nie brać udziału, tylko nie zostaje wzięci do brania udziału, więc jeżeli przyjdą, to nikt im przecież pierdolę nie spuści. You and Dazai, your assignment is to cover the Tokyo Diet Building in the Netherworld. There's an underground passage nearby, connected to Chuo City. You will infiltrate by way of that passage and defeat the Demon King. Mam pokonać samego króla demonów? Szybko. Yes, sir. Yuzuru Atsuta, I have something a little different in mind for you. Stay after the meeting and I'll explain. Of course, sir. Yes, we're splitting up for this one. But let's give it all we've got. Dużo lepszym pytaniem jest... As of now, consider yourself deployed.
add to your mission. Kto na chwilę obecną tytułuje się mianem Króla Demonów? Bo nie ma jakiegoś specjalnie oczywistego kandydata, biorąc pod uwagę, że pewnie normalnie by się myślało, że o, Lucyfer i w ogóle, tak? Ale biorąc pod uwagę, że o Lucyferze praktycznie nic nie słyszymy, poza tym, że jakiś czas tam był i potem Amba wcięła, to dobrym pytaniem jest, kto właściwie będzie Królem Demonów? Czy mogę, nie? You're participating in an act that goes against your own will? Perhaps organizations such as Bethel will make life more difficult for humanity in some ways. Just know there's no need for you to ever hold back your thoughts from me. No matter how you may feel, you can always trust me. Tell me what's face on it. Let us put our reservations aside and move on to our mission. Biorąc pod uwagę, że Ogain praktycznie siedzi nam w obie, to nie, żebyśmy mieli jakiś wielki wybór, jak tylko mu zaufać. Dobra, nie chcę się powtarzać 50 tysięcy godzin kastenek. A jestem pewien, że jeszcze przynajmniej raz podczas tego. Podczas tej sesji będzie mi dane to robić. Cześć, Sevik! Czy też może. Hello there. Niestety nie siedzę aż tak bardzo w Obi-Wanie. Więc tutaj mea culpa. Mieliśmy udać się do Diet Building i zgaduję, że tędy. Mam nadzieję, że tędy i że nie zostałem oszukany. Nie, no nawet mamy znacznik, żeby tędy biec. Terminal Diet Building. Wiesz co? Absolutnie cię nie dziwię. SMT5 jest dla SMT3, tym czy Dark Souls 3 są dla Dark Soulsów 1. Z to dumną różnicą, że Dark Souls 3 przynajmniej są dobrego. Chwilę co? Ja tego nie powiedziałem. Czy mogę wcisnąć dobry przycisk? Mapa prowadzi nas. Ten teraz mapa prowadzi. Tędy w dół? Chyba tędy w dół. Bo wcześniej tutaj z tego co pamiętam było zablokowane. A teraz mamy drogę wolną. Więc śmiało, naprzód! Ale nie macie, Sevik. Diet Building zostawiamy za sobą. Przynajmniej na jakiś czas. Ano, to blisko. Czy on na pewno chce wiedzieć? Czy on na pewno chce wiedzieć? SMT5 na razie było co najmniej znośną grą. Dark Souls 1 też są znośną grą. Nie, co ja pierdolę? Czy ja właśnie powiedziałem, że Souls 1 są znośną grą? Weźcie, czekajcie. Dałem się podwać tokowi czatu. Tak, Souls 1 nie są znośną grą. Taka jest absolutnie kurwa nieznośna. A, czy jednak mamy zakaz? Ajajaj. Who is this? You can enter from a place called Tokyo Station. But know this, if you value your lives, you should turn back. The demons of this land are too great a threat for you. To się da zmienić. Tak jeszcze a propos Dark Soulsów 1. Miałem do tej gry sporo cierpliwości, stwierdziłem, że nie będę na nią specjalnie narzekał.
Moja cierpliwość została poddana sporej próbie, kiedy dotarłem do wspaniałej lokacji, jaką jest Blighttown. Przez co uznałem, że najlepszą metodą jest po prostu przebiec. Ale mój święty Boże, jak wpadłem do ruin nowego Rodeo, to myślałem, że coś mnie oskurwi. Cześć, jakie masz dla mnie questa? Potrzebuję tak paliwa, dlatego poszukuję więcej przedmiotów. Jasne! Szukam Fire Gemów. Nie mam dla ciebie Fire Gemów, bo dopiero sobie zużyłem na walkę z wielkim klopem. Doskonale. To nie jest coś, co chciałem kiedykolwiek powiedzieć, ale taka prawda. Hej, kasa. Jak wygląda mapa tutaj w ogóle? A 7-4 króli? Sebastianie. Jest powód, dla którego przestałem na jakiś czas grać się w Dark Souls 1. I jest niezerowa szansa, że właśnie go wymieniłeś. Znaczy inaczej. Twierdzi, że do Anod Londo jest super, ale przed Anod Londo jest Blighttown. Więc tutaj nie mogę się z tobą zgodzić. Come on. Swoją drogą, czy mi się wydaje, że ta film jest dokładnie nie tą, którą chciałem? Wow, jak ja to robię? Ty masz 36. Na pewno się uda. Patrzcie, uda mi się. Watch me. Watch me. O. Jest do... Dym na sobie, bo jest ten. Bo jest nów. Za kasy? Jasne. Jeden lifestone? Jasne. Kasy? Stać mnie. Aaaa, bo ja z kompendium przywoływałem. Kurwa mać. Hold up. Nie, bo ostatnio fuzjowałem przecież demona i pomyślałem sobie, że przecież zwolniłem miejsce w stoku, więc jak to możliwe, że nie mam? Jeszcze raz. Co mogę sfuzjować? Obecnie nic specjalnego i to jest najgorsze. Haha, sfuzuję sobie lamię, żeby zajść miejsce na Z czego ty się robisz? Z niczego, co bym chciał fuzjować, I guess. Mam gwarantowaną rekrutację. Prawda, mam. Mam na uznamy Chironup. Z tym Chironupem ciągle mam ten problem, że chciałbym go mieć przez jego abilitkę, no. Come on. Ona jest taka fajna. A unikatowych abilitek nie można przenosić. Z drugiej strony wiem, że i tak prędzej czy później się będą musiał go pozbyć, więc mogę równie dobrze zajść to teraz. Zanma, Mazanma, Media. Resist Life w zarazku? Aż te resisty są chujowe, holy fuck. Czy widzicie resisty tego szajsu? Ja pierdolę, ależ to jest chujowe. Ale i tak to przyzwę. Tylko po to, żeby zwolnić sobie slota i pozbyć się wreszcie demonów na niskich poziomach. Well met. Dobra. Z bloków generalnie nie korzystam. Taka jedna moja złota zasada, której się trzymam. Bo od tego mam przedmioty, a jeżeli muszę użyć przedmiotu więcej niż 3 razy na walkę, to i tak jestem wystarczająco w dupie. Critical Aura. Następny własny atak. That's a good one. False Pleroma. Ej, patrzcie, Masuku Kaja, to ta umiejętność jest kompletnie bezużyteczna w SNT5. Jest? A to się tak prosi, żeby przyzwać. Już niedługo, przyjaciele. Już niedługo. Na następnym poziomie jest Sukuna Hikona. Potencjalnie. By taki tarczy na lepiej, chyba coś się zabija, rzucając się od sekundy.
Czyli masz na myśli, że takie tetrakalne pseudo, tylko że na konkretne żywioły? Trafię? Trafiłem. Okej, to tym razem ona będzie mogła do mnie dołączyć. Mam nadzieję, że o mnie jeszcze pamięta. Yep. No i to mi się podoba. A jako, że mam trochę za niski poziom, to chciałby... Okej, trafiłem. Zdążyłem. Wszystko wykalkulowane. I wypadałoby trochę... Biorąc pod uwagę, że jest na zbyt niskim poziomie, to jednak wypadałoby coś z tym zrobić. Złota zasada jest taka, jeżeli przeciwnicy mają wyższy poziom niż ty, to wiesz, że coś poszło nie tak. I to jest jedna z tych sytuacji. Tutaj King Bufula się przyda. To na pewno. Jak dobrze pójdzie to nawet w tej turze, to skończę. Powinienem nawet, powiedziałbym. O, nawet krytem weszło. Nice. Całkiem spada ekstra tutaj wpada, jak na to, na którym poziomie jesteśmy. Dobra. Generalnie mapa tutaj wygląda bardzo niefajnie na chwilę obecną i chciałbym móc sobie z nią zrobić. Najlepiej, żeby nie wymagało to ode mnie używania się z tymi 70 lamiami, które są. Dlatego spróbuję obczaić, gdzie jest ten durny i nieszczęsny absces. Pewnie zasał holdów Narcyzusa. O. Czy ja właśnie... Ej! Mitama! Ej! Ambush! Nie! Niestety słabości na statusy też dają tury. A life suck? To jest mocny life suck. Nie wydaje mi się, że został w tej walce, tak wam powiem. Bardzo mi się nie wydaje, że został w tej walce. Nawet pomimo tego, że mam tu Mitamę. Okej. Mówię, w pierwszej kolejności chciałbym się zająć tym przeklętym absesem, tylko nie wiem, czy będzie mi to... Halo? Kto mnie woła? Cześć, łapo. Jasne. Żyjesz w lesie nieopodal, ale wciąż nie znasz tej okolicy. I się zagubiasz. Biedactwo. Jest tu mnóstwo strasznych demonów, ale ty jesteś biedną bezbronną wróżką i chcesz wrócić do lasu Myojin. I mam być twoim strażnikiem. Doskonale! To kolejny z tych demonów, które będą z nami chodzić, żeby nam zgarniać jakieś różne przedmioty, nie przedmioty. Na przykład z tymi na incens, bo czemu nie? Coś tu jest. Mnóstwo przeciwników, z którymi nie chce się użyć. Jeżeli to nie będzie absolutnie konieczne. A chyba właśnie wpadłem po uszy. Chyba właśnie bardzo wpadłem. Ja bardzo jestem w dupie. Mogło być gorzej. To jest za dużo tych narcyzów. Proszę, 69 milionów? Wiecie, co ja wam mogę powiedzieć w takiej sytuacji? Zdaję, że to jest bardzo nice. Przysięgam, że za którymś razem trafię na... w Mitamę i dostanę w chuj ekspa. Mam nadzieję, że czym prędzej. Esencja power, esencja mocy. Słyszałem konia. Nie chciałem słyszeć konia. Koniu, zostaw mnie.
Zobaczę, że to nie są już żadne ligodańskie, tylko walkirie, które chcą mojej dupy. A właśnie, przypomniało mi się, co tutaj jest bardzo fajnego i interaktywnego w tej lokacji. O mój święty Boże, nie chciałem sobie o tym przypominać! Mam nadzieję, że nie będzie mi dane sobie o tym przypomnieć się w ciągu najbliższych paru sekund. Tyle wam powiem. I nie mam bynajmniej na myśli tej chimery, która mnie goni! Fakt, że to jest... widoczność jaka jest, wcale mi nie pomaga. Granie z tą lokacją mam jeden bardzo duży problem. Nazywa się teleportujący się niewidzialni przeciwnicy. Dlatego mówię, mam nadzieję, że nie będzie mi dane ich doświadczyć zbyt prędko. Ale znam, że cię będzie mi dane. No bo jak już to spadłem, to chyba muszę iść tędy. Walkiri nie ukrywa, że tak się boję. Może gdyby udało mi się jakoś od tyłu wziąć. To może wtedy, ale też nie jestem przekonany. Tutaj na górę? Tutaj na górę. Dobra, teraz pytanie ze 100 punktów. Jak ja właściwie mam się dostać do tego? Do tego abscesu, do którego pragnę się dostać. Tutaj siedzi sobie Miman, z tego co widzę. O, Fire Gem. Może się przydać. Osiem hałby. Dobra, pytanie. Turendy na drugą stronę. Tak, na pierwszy rzut oka. Tędy nie, tędy nie. Jak nie tędy, to... Właśnie pytanie, tędy ja dokładnie mam tam przejść. Bo nie jest to tak w 100% jasno i czytelnie widoczne na pierwszy rzut oka. Tędy... Mogę spróbować tam najbardziej w lewo, pójść jak się tylko da, albo po prostu spadnę sobie jeszcze raz. Bo to najwyraźniej też jest opcja. I po cichu będę liczył, że gdzieś tam przy okazji wpadnę na jakąś tą... na jakąś mitamę i zgadnę z tego spora ekspa. Bo tak, tu nic nie ma. Oprócz tej nieszczęsnej chimery... Wpierdolę się teraz na nią. Albo ona wpierdoli się na mnie, jedno z dwojga. Czy to uda się wejść na górę? Tak, czy się uda wejść na górę. Mogę wejść na górę. Doskonale. Przydałby się jakiś save point. Ale chyba mi to nie grozi. Jeżeli zobaczę jakiegoś save pointa, to się do niego udam. Tam coś jest, ale jest daleko. Spróbuję do niego przebiec tak na hama, jak tylko się da. Zobaczę, co mi z tego wyjdzie. Abstrahując oczywiście od tej części, w której zaraz one na mnie wskoczą i mnie zabiją. Uwu. Chyba tutaj na pewno da się... Wow! To wymaga dużo większych umiejętności niż spadnięcie tam, gdzie powinno się spaść. Chcę, żebyście o tym wiedzieli. Co jest, one? Mamy pojemnik z chwałą. Na co absolutnie nie będę narzekał. Anyway. Bo teraz tak. Jeżeli wejdę tu... To czy będę tu, gdzie chcę być? Bo tak, spadłbym tu, wchodzę tu. Może? Ha, niech stracę. Zaryzykuję, wiecie?
Aż mam wrażenie, że wracam się w miejsce, w którym już byłem, ale to zaraz się przekonamy. Wskoczę tu proszę. Aj do obsesa przyszedłem. To, że chciałem najpierw o zapis zahaczyć, a zapis jest tam. Biorąc pod uwagę, że mam zapis taki w miarę bezpośrednio przy abscesie, to absolutnie nie będę na to narzekał. Tsukiyabashi. I pytanie, czy jest ten absces? Jak okropny jest ten absces? Domyślam się, że bardzo, ale będę naiwnie się łudził, że nie jest aż tak źle. Źle idę, prawda? Tak, ten siedzie. A papuszczę na mnie walkirię, od których najwyraźniej nie potrafię uciekać, tylko muszę w nie wbiegać. One mnie zabiją. Chcę, żebyście wiedzieli, że ta lokacja ma jeden bardzo nieprzyjemny gimmick. I są to przeciwnicy, którzy zadają przyzwoicie dużo fizycznych obrażeń. I przyzwyczajcie się, bo to będzie motywem przewodnim, który nas czeka. Dobra, wiem jedno. Chcę zmienić partę, póki jeszcze mogę. Wskakuj Parvati. Quasal Coat i Kingfrost teoretycznie mogą być. Tylko Parvati się przyda. Diorama w Kingfrosta. I z czym mamy do czynienia? Rajanaga. Czym jesteś Rajanago? Zgaduję, że coś pokroju podatne na ogień albo lód, używa elektryczności i fizycznych. Nie tym razem! Używa lodu i fizycznych. Jest ponadto na Zaniyaji. Nie wygląda tragicznie, ale nie wygląda też przyjemnie. A, no i oczywiście jest też kwestia, że w tej lokacji wszystko potrafi kryptować jak pojebane. Po czemu mnie? Agile Mao! Dobra, dawaj tę rundę. Rakunda. Nie zaboli aż tak bardzo, prawda? 164, obniżył defa. Oczywiście, że trafił. Skurwiel. Dobra. Tak chcesz się bawić? Jak to mawiał klasyk, bądź moim gościem. Fula, tak, dobrze kojarzę. Parvati trochę obezwie, ale poza tym straci turę. A nie, nieważne, on ewidentnie atakuje fizycznie. Pomimo, że ma bufulę. Kurwiel pierdolony. Nie widzę tego czasem, wiecie? Napadę i nienawidzę. No dobra. Niech i tak będzie. Hmm,
Co mi się najbardziej przyda tutaj? Coś co zdaje ogień albo sun najlepiej. Przy czym najlepiej, żeby nie było też podatne na lód. A czekaj, jeszcze jedna rzecz szybka. Nie to. Tylko oto. Na wszystko odporne. Zastanawiałem się, czy może to jest ta jedna z tych nielicznych walk, kiedy statusy się przydadzą. Ale nawet na to nie mam co liczyć. No nic. Niech i tak będzie. Wskakuj. Powiedziałem, wskakuj. Zawsze wiem, że to będzie jedna z tych wspaniałych walk, które trwają nieprzyzwoicie długo. Albo co, albo szybko zostanę w pierdol. Jest armor. Nie ukrywam, że trochę boli, ale niestety na to za bardzo nie mam czego poradzić. Skryta niestety. Masz tę rundę? Masz tę rundę. Dobra, powoli, ale idzie. To najważniejsze. Znaczy, zaraz pewnie Parvati albo chłopo umrą. Ale z chłopą się nie myli, nie? I dlatego nie chciałem używać się demona, który jest podatny na lód, tak nawiasem mówiąc. Ale... jak już przyszło, co do czego. Wskakuj. Potrzebuję kogoś, kto zdaje obrażenia. Najlepiej ogniste. Bodaj rakunda. Aż najlepiej będzie pas. Pas Achi. Rakunda Ball. Jeżeli trafi, to będzie dobrze, jak nie, to i tak jestem w dupie. Nie zmieniaj, proszę, nie zmieniaj. Rakundę przedłóż. Parwej, ty użyję medii po bowlu. O. I teraz powinna nawet przeżyć potencjalnie jakiś atak w siebie. A przecież nikt może zbudować, to też jest dużym plusem. Impaler Glory. Great Link is damage od next attack of server, that's peace effect. Zastanawiam się, czy bardziej się opłaca niż critical, chyba nie. Zwłaszcza, że protagonista nie jest aż tak zbuffowany i sekio, więc... wydaje mi się, że po prostu będzie lepiej, jak będę próbował go pobić teraz. No, muszę go bić, póki mam kryty, więc... dajcie dżemy. Ty też chyba nie za bardzo czym. Nope. To skakał oczywiście nowe śliwkowe. Nie daje się ograniczać jakimś schematom. Chyba ty musisz mać rundę. Tak na wszelki wypadek, żeby coś głupiego się nie stało. Oczywiście. Ja rzuciłem tą matelundę, prawda? Tak. I on wciąż tyle zadaje.
Nie oszukujmy się, daje. Gdy nie miał tej talundy, to połowa mojego party byłaby w tej chwili martwa. Kurwa! Nie ten skill. Holy fuck. Oho. Okej, nie będę się pierdolił. Nie tym razem. I pudłuję. Ale bym wytiltował, gdybym spudłował. Holy fuck. O, a propos, ładny kryt. One po coś są. Ile zadał Fatal Sword, to mnie ciekawi, po charge'u. 150, wow. Zcharge'owany atak. O chuj chodzi? Nie rozumiem. Weź się pierdol, bro. Nie, on nie spodobał po charge'u, bardziej chodzi mi o to, że ten, że Naga używa różnych ataków na Magatsuki, czego większość bossów w tej grze nie robi. Tym byłem trochę sfrustrowany, ale fajna Rakunda na minus 2, holy fuck. Zacznijmy na medie i bola? Wow, zostanie mi jeden manę, ale tak. Tak, mam pomysł. Ty się broń, bo masz dwie rakundy na pysku. Nie ukrywam, że obrona w tym wypadku nie była absolutnie konieczna. Muszę zamienić parwatni na coś, co mnie bardzo niepokoi. Może na ciebie? Aczkolwiek to już naprawdę będzie oznaczało, że będę się ścigał z czasem. Tak jest poison. Czy ja mu confused szedł, czy mi się wydaje? Nie, to... Seal jest? Chyba Seal. Gdzie Yoshimitsu? I know, right? Ja wiem gdzie, w TK, nie? Ten moment, w którym nie, nawet nie jestem do końca pewien, czy masz na myśli Yoshitsune czy Yoshimitsu. TK.
Już nic sunę. Tak myślałem, ale... Uwaga, idzie kryt protagonisty razy dwa. Okej, nie. Dobra, Kyle wygana. Bo jedno i drugie to Yoshi. Proste. Dobra, gra jest łatwa. Powiedziałem, gra jest łatwa. Dziękuję. Czy jesteś siódmy? I myk plus do siły. Jakie jest pojedzenie zbanowane? Pacification da... Ale zaraz będzie wydawana hałwa! Holy fuck! Widzieliście te wszystkie miracle, które planuję kupić? Jezu Chryste! Nie, opatrzcie na to. A na fizyka mnie jest też, bo 160. Skurwesyny. Nie no, ja wam powiem, że chyba wiem, co to oznacza. Wiecie, co to oznacza. Boże. Bo ja niestety wiem, co to oznacza. A propos. Mam nadzieję, że nie liczy się na jakikolwiek dalszy progres fabularny podczas dzisiejszego streama. Bo chyba nie odpuszczę z szukaniem imanów, dopóki nie będę miał tego sękta plus 2. Kategorycznie. Anyway. Chcę się udać w takim razie z powrotem do Shinagawy. I gdzie będzie najłatwiej je znaleźć? Tutaj widzę, że... Spróbuję od początku, może mi się uda. Mam nadzieję. Wygląda jak strasznie skurwysyńsko ukryty miman, do którego nie jestem w 100% pewien, jak się dostać. Granie z mimanami zawsze jest taka rzecz, że część jest kompletnie oczywista do znalezienia, a części się kompletnie nie da znaleźć. To na którego akurat trafimy zależy od boga liczb losowych. W tym wypadku będzie to... najprostszy miman mojego życia. Ile ja potrzebowałem? 150, prawda? Dobra, gdzie jest następne? Gdzieś tam niby. Tak, nie chciałem tego robić. Czy dojdę tam dołem, czy on będzie tam na górze? Jak będzie na górze, to będzie mi bardzo przykro. On będzie tam na górze, prawda? Fuck. Pytanie tylko, dlaczego go pominąłem. Głównie dlatego, że go nie zauważyłem. Bo poza tym to, że coś jest w oczywisty sposób widoczne, nie oznacza, że ja to widzę. Jakkolwiek źle to nie brzmi. Zwłaszcza, że przypominam, że to, że na mapie coś widzę, jest dostępne dopiero od jakiegoś czasu.
Bo wcześniej nie miałem wykupionego skilla do tego. Wow, 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 wow. Dobra, i teraz ten Miman jest na górze, prawda? I jup. Każda kopia SMT5 ma spersonalizowane lokacje Mimanów. To byłoby absolutne przekleństwo, którego nie chciałbym doświadczyć na własnej skórze. Ej, suty. Nie będę narzekał na żadną ilość sut. Suty to jeden z bardziej przydatnych przedmiotów, które możemy znaleźć, biorąc pod uwagę, że pozwalają na zwiększenie affinity. Dobra, gdzie są następne? Już nie w tej części. Więc wydaje mi się, że najjasniejsze, co mogę zrobić, to się wrócić pilarem i się przenieść tam, gdzie będą dalej. I zapisać przyłka jest też, bo chyba nie robiłem tego po walce. Ja no, robiłem. Jestem przeważywiony po dzisiejszej stacie progresu w robocie, okej? Okay? Pakujemy wszystkie istoty w Apple Waifu. I mean... Powiem tak! Nie mogę zaprzeczyć, że Idun dostanie parę sutr. Bo skłamałbym, mówiąc takie brzydkie rzeczy. To najpierw muszę ją mieć. A do tego jeszcze przynajmniej chwila. A to jeszcze raz, gdzie jest ten nieszczęsny Miman? Tu na górze. Czyli muszę wejść na pociąg. Albo nawet nie muszę wejść na pociąg, tylko wystarczy, że się tędy przebiegnę. Czemu ja tego Mimana nie mam? Nie biegłem tutaj nigdy po stoczki diabeł, albo on jest na dole w ogóle. On jest pode mną, prawda? Jup! On jest pode mną. Według moich bardzo szybkich obliczeń potrzebuję jeszcze 9 milionów. Chyba, że znalazłbym jakiś w nowej lokacji. Tam jest jakiś... Czy będzie szybciej jak tak? Po prostu pobiegnę. Nie chciałem w niego wbiegać. Pamiętaj tak, nawet jeżeli z jakiegoś powodu chciałbym z niej walczyć, to na pewno nie chciałem w niego wbiegać. A niech stracę. Na pewno się uda. Tak na razie, póki jeszcze mam wszystkich zgromadzonych na sali, to odnośnie sobotnich streamów zastanawiam się poważnie pomiędzy Elden Ringiem a Mega Manem ZX Advent i jeszcze nie jestem w 100% pewien, który z tych dwojga będzie. To są takie dwa typy, na które obecnie się przymierzam. Bo mam ochotę po prostu zrobić coś, co nie jest JRPG-iem po tym, ile ostatnio ich było u mnie. Więc raczej można się spodziewać jednej z tych dwóch opcji, której jeszcze nie jestem pewien. Znowu ten Mega Man. Cześć Marcin, nie wiedziałem, że włamujesz się ludziom na konto. Tu jest. Powiedziałbym, co jeszcze może być technicznie, ale chyba się powstrzyma od wyrażania swoich negatywnych opinii. Ten Miman mnie bardzo ciekawi. Jak do tego doszło, że jego nie mam? Czy tam jest jakaś bardzo głupia sytuacja, że tam mnie coś blokuje i dlatego nie mogę go zebrać?
Nie zdziwiłbym się nawet, gdyby tak było. To jeszcze raz. Jaki jest powód, dla którego nie zgadzam i mana, który znajduje się tutaj? Nie mam zielonego pojęcia. W tej chwili nie mam zielonego pojęcia, dlaczego go nie zgadnąłem. Jest to dla mnie niepojęte i niezrozumiałe. Nie zgadnę. Kolejny Miman jest tutaj pod mostem. Jup. Ślepota TM. Weźcie, nic mi nie mówcie o ślepocie, mam... Mam rozwalone okulary, okej. A widzę to okoliste dopiero bodaj za tydzień. Wiem, że może tego aż tak bardzo nie widać, ale obecnie są sklejone dosłownie na taśmę. I przez to tak niewygodnie mi się zsuwają cały czas z nosa. Dobra, jeszcze 5. Jeszcze 5 Mimanów. Czy znajdę je wszystkie tutaj, to jest pytanie. Tu jest jeden, tu jest drugi. Pewnie u wróżek będzie ich odzajobu. Tu jest jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. No parę jest, plus widziałem, że tam jeszcze jakiś quest jest do wzięcia. Dobra, pójdziemy w stronę wróżek, bo tam wydaje mi się, że będzie łatwiej je poogarniać trochę. Stąd? Tak, stąd. Będzie szybciej. Przynajmniej do tego jednego man na górze. Czy na pewno chciałem tu? Tak. Ja chcę już sfuzjować moją waifu. Dajcie mi sfuzjować moją waifu. Jeżeli dobrze pójdzie, to będzie to w miarę niedługo, bo będę spotykał mitamy w nowym regionie, które mają odpowiednio wyższy poziom i dzięki temu będą dawały mi jakiś cały... To mnie nie trafiło. Nie wmówicie mi, że to mnie trafiło. Nie dam sobie wmówić, że to mnie trafiło. To nie miał ta... Chyba mnie trafić. Nie mogę. Kolegowie, ja nie mogę. Hitbox jest pociągiem odjeżdżającym co 14 klatek. Dajcie kasę, którą zaraz wydam na leczenie, znając życie. Tym razem postaram się nie zapomnieć o zgadnięciu Mimana. Hej, spójrzcie, czuję się jakbym zjeżdżał do kalpy. Dosłownie zjeżdżanie do kalpy i nie dam sobie mówić, że jest inaczej. Tylko brakuje, żebym komuś przyjebał w pięści. A gdzie mogą być następne? Tu widzę, że jest skrzynka, po którą jeszcze nie byłem w sumie. Nie zaszkodzi mi po nią pójść, prawda? Wyobraźcie sobie, że w tej grze mógł być fall damage. I że można było umrzeć od czegoś takiego.
A pamiętasz te mandrejki, z którymi nie chciało mi się bić? To właśnie one. Powiem polega na tym, że one są generalnie silniejsze niż normalnie by były, plus od pewnego momentu będą miały też wsparcie. Z którym bardzo, ale to bardzo nie chce mi się użerać. To jest jedna z tych rzeczy na zasadzie prędzej czy później się tym zajmę, ale to zdecydowanie nie jest jeszcze moment, w którym chcę. No, Miman jest na dole, o dziwo. Nie wiem, często mam takie wrażenie, że z tymi Mimanami jest tak, że one teoretycznie są w miejscu, które nie jest oczywiste, ale jednocześnie jak się wie, gdzie one są, to jest takie, jak ja mogłem go przeoczyć? Na szczęście są też takie wyjątki na zasadzie, ja pierdolę, jak ja mam się tam dostać? Głównie przez Mimany się śmiałem trochę, że SMT5 to najtrudniejsza platformówka zeszłego roku. Nie to co Metroid Dread, który jest najtrudniejszym JRPG-iem tamtego roku. Dobra, tu jest kolejny Mimen. Ej, spójrzcie, najlepszy kolega. Arahabaki! Czekam na kogoś, to jest godzien. Nie jestem godzien, to chciałeś mi powiedzieć? Dobra, spierdalaj. Nie bawię się już z tobą. Wiecie za to, z kim się będę bawił? Z tą Mitamą. Z tą Mitamą mogę się bawić. Na co jesteś podatna, Mitamo? Na coś, czego nie mam, prawda? Ha, ha, ha! Ty kurwo jebana. Skąd ja wiedziałem, że to się tak skończy? O mój Boże. Ja tego jeszcze mniej niż myślałem, że mam. Hold up. Nie mogę. Nie wytrzymam. Nie zniosę tego. To mój koniec. Jestem mentalnie zdewastowany. Nie. Odmawiam. Nie zgadzam się. Kurwa, jestem jebany. Dzięki Bogu za Pilsa. Znaczy wiecie, ja teraz mówię dzięki Bogu za Pilsa, ale jak przejdzie co do czego, to będę kurwił, że ale ten Pils jest kurwa zjebany, ja pierdolę. Dokładnie wtedy, kiedy tylko zjawi się w rękach moich przeciwników. No i tyle. Tak, to ja pokonałem złego Bogolamów, jesteś Izydą i czekasz tu. Właśnie Horus szaleje w miejscu zwanym Satokanda. Czy mogę prosić, abyś go zabił i przyniósł mi jego głowę? Czemu jego głowę? Bo mając jego głowę, mogę go strzecić. Horus stracił moc słońca i jest teraz tylko potworem. Niech go straci całą swoją boskość i stanie się zwyczajną bestią. Dlatego chcę złożyć głowę Horusa w ofierze bogom Nilu i zaczekamy na powstanie nowego Boga Słońca. Nawet nie jestem pewien, czy mogę się obecnie podjąć tego wyzwania, ale... Questa przyjąć zawsze można, pamiętajcie. Nikt nie mówi, że musimy go wykonać w ciągu najbliższego stulecia. Pamiętasz, że Horus jej kiedyś też odłamał głowę? Czepiasz się najdrobniejszych szczegółów i co, wiesz? Dobra, są jeszcze dwa. Jeszcze jeden jest tu. Jeszcze raz. Szło się pod mostem.
Nie bardzo się wpierdolę na któregoś z tych bazyliszków. O, tym razem mi się udało tego nie zrobić. Dawaj mi mana. Nice. To teraz już mogę wrócić. I dawajcie mi to Physical Mastery. Welcome to the World of Shadows. Welcome to the world. Himbifo 170 albo 165. You wish to learn this. Żyć, nie umierać. Podejrzewam, że prędzej czy później będę chciał też o Mighty Mastery z pewnego niewyjaśnionego powodu, ale na razie się tym nie przejmuję. To jeszcze jedno ważne pytanie. Czy są jakieś fajne skille, które mogę sobie przejąć? Fangbreaker nie brzmi źle, biorąc pod uwagę, że to ta runda, praktycznie. Generalnie, jeżeli coś bym chciał, to albo jakiś supportowy, albo Almighty, a i tak w tej chwili mam... W tej chwili mam jeden wolny slot, więc jakiego skilla chcę wziąć, tak? Tylko pytanie jakiego? Pierce Armor, mam tego Sakanagi. Czemu było Madness Needle? Szansa na Confusion, meh. Teoretycznie mógłbym też jakiegoś Resista sobie oczywiście po prostu przegadnąć, tak? Nie ma nic, co mnie podtrzymuje. Przed tym, przynajmniej na papierze. Albo Heatwave jako atak we wszystkich. Żeby po prostu mieć jakąś szybszą rurkę fizyczną. Bo czasami rzeczywiście jej brakuje. Więc to chyba tak zrobię. Aramasa, Lightning, Sarkanagi, Lakunda, Dark Sword, Restore. Heatwave? Zastanawiam się sobie tym Dark Swordem, czy na pewno go chcę. Może po co zrobić tak, że Punk... Właśnie, od tego mam Sakanagi raczej. Czy jest sytuacja, w której będę chciał coś fizycznego zamiast Almighty? Jedyne, co mi przychodzi do głowy... Aż nie jestem pewien. Nie, jest Affinity Resistance. Bo zastanawiam się, jak to działa w kontekście słabości, a fizyczne które w tej grze się nie pojawia, więc whatever. No, zrobimy tak i... A, niech będzie. How is this? No i gidget. Jeszcze się tylko upewnię, bo im pokazuję jakieś nowe rzeczy. Pacification. A jeżeli popsuje się humor demonowi w trakcie negocjacji, to może mi wybaczyć. Jestem bardzo dobry w negocjacji. Nigdy nie popełniam żadnych błędów, więc uważam, że to za kompletnie niepotrzebne, ażeby nie rzec wręcz zbędne. To co, co w kona hikona? Wstać mnie. Dobra. Czym jest Eternal Blizzard? 3-6 w Random Falls. Potencjalnie Bufula może mi się przydać w takiej sytuacji. Bloodigly, Rakunda i Pata? Czemu mam dziwne wrażenie, że śmieszki są z jakiegoś suk żartu? Is this demon to your liking? Nie, na pewno nie o to chodzi. Czym jest Hellish Mask? Powiedz mi, czym jest Hellish Mask? Nie szans na instant killa, bo bycie trafionym elementami. Tak, alignmentami. Znaczy,
Persona 4 ogólnie, dość sporo rzeczy jako taką miała własnych, że tak to ujmę, jeżeli chodzi o designy, więc trochę się nie dziwię. A, dobra, na 37 jest Koelikor. Przysięgam, koszt elementów z kompendium jest memem. Czyli on ma chociaż jakiś fajny skill, Dark Souls i Blight. Bleh. Fujka. Anyway, potrzebuję jeszcze tego zagadać z Gustawem. Gustaw, mam biznes. Dostałem dużo nagród. Fin Talisman. Fire General 6, Ice General 6, Alec General 6, Force General 6, Light General 6, Dark General 6. Płes... Quetzal Quartal z Essence. Nice. Co mnie daje, czeka tak ciekawości. Zestaw Sutr, Talisman Kishina. Potencjalnie moglibyśmy teraz mieć na spokojnie wszystko do Talismanu Genmy. I może Balmset, ale to bardzo może. Ja tam jeszcze raz wracam, bo muszę włączyć swoją ostatnią szarą komórkę. O. Wciąż jestem biedniejszy niż chciałbym być, ale przeboleję. Dobra, i teraz mogę spokojnie zapisać. I skończyć na dziś. Zrobiliśmy chociaż odrobinę progresu, przeszliśmy do nowej lokacji. Pozbieraliśmy sporo minanów, to najważniejsze. Najważniejszy punkt ze wszystkich. I widzimy się w sobotę. Dobre pytanie, na czym? O, co mogę obiecać, to że będzie to albo Elden Ring, albo ZX Advent. Zobaczymy jeszcze, na co się zdecyduje. Ale tak czasem trzymajcie po. Cześć.